Witam cię serdecznie. Boże, piękny, widzę, jak ty cudownie wyglądasz dzisiaj. Z tej strony nosorożec. No i widzę, że ścinam strasznie na obrazku. Mam nadzieję, że mi wybaczysz to. Zacząłem grać w Diablo 2 Resurrected. To jest powrót do przeszłości. Wspaniałej gry, którą kocham całym sercem. Dlatego pomyślałem, że może powrzucam kilka poradników. No i na przecierkę taki mało zorganizowany poradnik, ale mam nadzieję, że komuś bardzo pomoże. Otóż, kiedyś, jak się było młodym cycem, to się biegało w Diablo z maphakiem. No i dzięki temu wiedziałeś po prostu, gdzie biec, więc jak chciałeś farmić, zabijać jakiegoś bossa w kółko, to biegłeś po prostu po odsłoniętej mapie. Taki programik był, odsłaniał ci całą mapę i byłeś szczęśliwym cycem. Teraz niestety nie masz takich rzeczy. Zresztą jesteś starszy, nie chcesz być jakimś cycuchem nielegalnym. O, widzę, że tutaj nie mam WPT. Także będę musiał zrobić inną grę na innym poziomie trudności pewnie. Ale nieważne. Jeśli chodzi o Diablo, to jest to na tyle stara gra, że generacja mapy w tej grze dzieje się na podstawie pewnych zależności. No i na podstawie tych pewnych zależności ty możesz stać się maphakiem. Oczywiście nie takim bezbłędnym, bo czasem się generują różne wynaturzenia w tej grze, ale na pewno dobrym. Zaraz ci to pokażę. Stwórzmy sobie grę. Mam nadzieję, że na koszmarze mam troszkę więcej WPT. Zaraz się przekonamy. No i okej, tutaj tak się zdarzyło, że tych WPT mam trochę więcej. Mamy te najważniejsze, które chcę wam pokazać. Chcę wam pokazać trzy. Jak będziecie chcieli więcej, to pokażemy więcej. Najważniejsze WPT to przede wszystkim jest hrabini, bo hrabini rzuca runy. Jeśli chodzi o mapę otwartą, tutaj nie ma chyba żadnej, że tak powiem, zależności, po której można odkryć, gdzie jest ta cała wieża, czy ta cała jakaś tam, jak to się nazywa, no to, gdzie ona tam mieszka, sobie rezyduje. Także jedyne, co możesz zrobić, to po prostu poszukać tego. Ale jak już wejdziesz do środka, to już jest przyjemniej, bo już wtedy możesz pewne rzeczy zrozumieć i zobaczyć. Ja jak tam wejdę, to będę sobie biegał, bo nie będę się teleportował, żeby wam to dobrze, kurde, pokazać. Dobra, mamy to. Jest. To jest ta cała wieża. Tutaj sobie zapomniana wieża. Tutaj rezyduje sobie nasza hrabina. No i teraz jak sobie tutaj zejdziesz na pierwszy poziom. O, i nagle cię zaatakują. Z zaskoczenia. No tutaj jest lipa, bo tutaj od razu widać następny poziom. Tak tam się wygenerowało, że jest widoczny następny poziom. Dobra, to przejdziemy od razu na następny poziom i zrobimy to na następny poziom. Ta zasada aplikuje się do każdego poziomu, przy czym od razu podkreślam. To nie jest tak, że ona zawsze obowiązuje, ale w większości przypadków, w 90% jest prawdziwa. Więc rzućmy okiem tutaj na minimapę. Mam nadzieję, że to dobrze widać. Mapa podzielona jest na takie różne części, które podczas generacji łączą się ze sobą. Możemy się umówić, że to są takie pomieszczenia. To jest pierwsze pomieszczenie. No i to jest drugie pomieszczenie. To jest tam trzecie, czwarte. Po prostu ona się klei z takich elementów różnych. No i myk jest taki, że jak wchodzisz na jakąś mapę, generuje się ten początek, to od razu razem z nim generuje się koniec. I dopiero do tego klei się resztka. W każdym razie, żeby ci nie mącić i żeby nie utrudniać, to zasada jest taka, że patrzysz sobie na ten pierwszy pokoik i patrzysz sobie, w którą stronę można z niego wyjść. I teraz tak. Ta górna ściana, nie możesz w tę stronę wyjść. Tutaj nie możesz wyjść, bo tu też jest ściana. Tutaj też nie możesz wyjść, tutaj możesz wyjść. I teraz patrzysz na to z perspektywy twojej postaci. Jeśli ona wychodzi tutaj, no to patrzy się w tę stronę, dlatego tu jest lewa strona dla niej, a tu jest prawa strona dla niej.
To są ogólnie informacje, które ja zaczerpnąłem z angielskich źródeł, także żeby nie było, że ja to wymyśliłem. W każdym razie wychodzę i od wyjścia zawsze idę w lewo, jeśli chodzi o hrabinę. No to idę w lewo. Idę sobie dalej, no i doszedłem. W sensie, no dobra, na tej samej zasadzie sprawdzimy inne piętra, bo widzicie, to jest koszmar. Tu ta mapa jest dużo mniejsza niż na piekle. Dobra, tutaj wchodzę. Patrzę, gdzie jestem, gdzie jest wyjście. Wyjście jest tu. Ale tego się tu porespiło. Boże, jakaś elita koszmarna. Wychodzę tutaj i idę w lewo cały czas, tak? Od wyjścia. No to idę w lewo. Idę w lewo. Jak są jakieś rozdroża, to cały czas idę w lewo. Tutaj nie mogę, więc idę tutaj, bo to jest najbliżej lewo jak mogę iść. Cały czas idę przy po lewości idę, totalnej. Nie ma nic. Wracam. Idę w lewo cały czas, gdzie mogę, nie? Więc idę teraz w lewo tu. Idę sobie tu, idę sobie cały czas po tej lewej stronie. Tutaj przeskoczę, bo mnie wkurzają, tutaj też nic nie ma. Idę w lewo, idę przy lewej stronie. Lewość mnie tutaj prowadzi w diablo, no i jestem. Dotarłem. Tutaj wchodzę, patrzę, gdzie jest wyjście, tu jest wyjście, idę w lewo. To się jeszcze da chyba jakoś lepiej rozkminić. Ja na razie rozkminiam to tak. Mam nadzieję, że wam to pomoże. Ja się jeszcze zagłębię, najwyżej zrobię upgrade. W każdym razie trzymam się cały czas lewostwa, jeśli chodzi o hrabinę. To jest właśnie bardzo ważne. No i dotarłem. No i tu już jest piąty poziom, no to można sobie po prostu zrobić tutaj takiego jingla teleportacyjnego i przeorać. No i oczywiście lecą runy. Runy na hrabini się farmi i po to tutaj przychodzimy. I to nam sprawia szczęście. Więc jeśli chodzi o hrabinę, na lewo od pierwszego wyjścia i cały czas lewość, lewostronność i te sprawy. Dobra, teraz sobie tutaj pójdę, obkupię się i pójdę do kolejnego miejsca, które również jest bardzo, bardzo takie dobre do farmienia, czyli katakumby poziom 2. Tutaj idziemy zabijać Andariel, która jest w ogóle świetnym bossem. I teraz tak, na tym poziomie, czyli poziomie drugim, jesteśmy w stanie zmaphakować to. Niestety na poziomie trzecim już nie jesteśmy w stanie. Przynajmniej nic mi nie wiadomo. Ale może ktoś rozkwini. Patrzymy, oczywiście taka sama sprawa jest. Tutaj nie wyjdziesz. Tutaj nie wyjdziesz. Tutaj nie wyjdziesz, wychodzisz w dół. No i teraz od tego wyjścia nie trzymasz się lewej strony, tylko prawej. Czyli hrabini lewa strona, a katakumby prawa strona. No więc idziemy. Idziemy prawa cały czas, idziemy sobie w prawo. Prawa strona, cały czas tutaj sobie idę. Bo gdzieś w tym rejonie będzie, a nie gdzieś w tym rejonie. Po prostu. O, i widzisz, i jest. Więc tak to działa, tak się generuje ten poziom przynajmniej. Wiadomo, no tak jak mówię, może być jakaś abominacja, ale wtedy się mówi, ale mam unlucky generację poziomu, nie? Ale z reguły jest wygenerowany właśnie w tych zasadach, co ci mówię tutaj. Ale jak już tu zejdę, to już niestety jest losowość. Dlatego ja będę się trzymał tej prawej. Zobaczymy, czy to tutaj zadziała. Nie zadziałało. Napiję się z butli, łyka złapię. No i szukam dalej, dobra. No i widzisz, tu już po prawej stronie nie ma. Czyli tu widać gołym okiem, że coś jest nie tak. Że już nie ma tych zasad. Ogólnie korzystając z okazji, jakbyś chciał posiedzieć trochę ze mną na streamku, pogadać, zobaczyć jak dropię itemki i rozwijam swoje postacie w Diablo, to zapraszam Cię codziennie na streamki. Streamuję na Trovo, link znajdziesz w opisie, ale jeśli chcesz mieć powiadomienia, to dołącz do naszego Discorda. Tam są fajni ludzie. Ja tam zawsze wrzucam powiadomienie, jak się odpalam. Ale z reguły wieczorkami. Także zapraszam Cię serdecznie. Tymczasem, skoro już tu jestem, no to podejdę do Andariel. No i rzucę tam kilka speli. Zrobiłem sobie taką czarodziejkę pierwszą, która jest hybrydą pod zimno oraz pod ogień. A co? Tak sobie zrobiłem. No bo tak sobie chcę wyfarmić przedmioty dla moich pozostałych postaci. No i moi kochani, zbliżamy się do apogeum. Mojego ulubionego miejsca do farmienia. Czyli akt trzeci Mefisto.
bardzo lubię tego ziomeczka, on zawsze mówi, że się spóźniam, ale ja mu wybaczam. Wypadł strażnik. Gotycka tarcza. Całkiem sympatyczna. Jeśli chcecie, gracie w Diablo 2, mogę wam ją dać. Także wpadajcie na streamki, ja wam dam free itemki. Jak zaczynacie grać dopiero w Diablo, to też wpadajcie na streamki. Ja mogę wbić do was i dać wam free itemki, bo cały czas dropię itemki. Zobaczcie, mam tutaj zawalony staż różnymi unikatami i tak dalej. Także jak chcecie, to dawajcie znać, będę wam rozdawał na streamku item. Tymczasem, kazamaty nienawiści, czyli miejsce, w którym możemy znaleźć Mephisto, czyli bossa aktu trzeciego. Farmienie tego bossa też jest bardzo fajne. Oczywiście ja farmię to wszystko na Helu, przy czym ja osobiście hrabini farmić nie mogę. Dlaczego? Dlatego, że ona ma odporności na żywioły, których ja używam. To jest tak, że jak robisz jakąś czarodziejkę, to w zależności od tego, jaki żywioł wybierzesz, to takie lokacje potem możesz farmić na piekle. Oczywiście to się wszystko kończy w momencie, kiedy jesteś na przykład z czarodziejką na błyskawicach i składasz słowo runiczne nieskończoność, bo wtedy to już możesz wszystko farmić, bo twój merc obniża wszystkim resy i jesteś w ogóle kozakiem. Wróćmy do sedna, bo poradniki do postaci, do profesji, do zaczynania gry, najszybszego farmienia wszystkiego mogę wam porobić, tylko dajcie znać. Tymczasem, wracamy do tego. Podobna sytuacja, ta ściana zamknięta, ta ściana zamknięta, ta ściana zamknięta, dolna, otwarta, czyli wychodzimy tam. I teraz, jaka zasada jest? Na hrabini jest lewo, na Daryl jest prawo, a na Mephiście znowu jest lewo, więc sobie idę w lewo. Z perspektywy mojej postaci, oczywiście tam, gdzie mogę, tutaj nie mogę, więc toczę tutaj, zataczam koła. Ja bym się tutaj bardzo szybko teleportował normalnie, ale ja tutaj chcę wam pokazać. Tutaj nic też nie ma. Cały czas się trzymam tego, tej lewości mojej wspaniałej. No i dobra. Trzymam się, idę. No tu już mógłbym się stepić, że tak biegnę, nawet tankuję to wszystko, już nawet... A co mi tam? Dobra, tutaj nic nie ma, więc oczywiście cały czas podążam zgodnie z tą zasadą. Tutaj tepka zrobię, żeby zgubić troszkę tych ciapciusiów. Dobra, idziemy dalej. Tutaj przeskoczymy tych chłopów. Cały czas lewa strona. Patrzę, czy już mi się tutaj gdzieś wygenerowało wyjście do katakumbów. Poziom 3. Tutaj nie ma, mogę wrócić. Mogę od razu tu skoczyć, bo to będzie lewa strona zaraz, jakbym tak poszedł za winkiel. Patrzę, czy tu się wyjście wygenerowało. Dalej się nie wygenerowało, idę dalej. Radosnym krokiem. Dobra, teraz tutaj patrzę, czy się wygenerowało, co jest po lewej stronie. Tutaj też się nie wygenerowało. Unlucky res. Już reportujemy w tym momencie wszystko. Ale idziemy dalej. Lewa strona. No, to powiem wam, że ja na piekle już dawno bym znalazł to, a na koszmarze nie mogę znaleźć. Tak mi się wygenerowało tutaj. No, ale cóż. No i... A, dobra. Powiedziałem, że... Chciałem powiedzieć, że już, a tutaj poziom pierwszy. No widzicie, jak mi solą w oczy tutaj walą. Tak, to się okaże, że to będzie właśnie tutaj teraz z prawej strony. Taki najbardziej unlucky resp, jaki może być. Ale nie, serio, ja wam was nie oszukuję. Naprawdę lewa strona MF to jest najczęściej wam się zrespi po lewej stronie. Także ta porada, ona nie jest zła. Ona będzie waszym przyjacielem. Musicie mi zaufać. Po prostu, no tutaj nam się zrespiło. Tak z czapy. O Boże, ale się zrespiło z Chapsona. Ale przyps. No i co, jesteśmy, dobra. Gdzie był, patrzcie, no taka totalna unlucky. Unlucky resp. Bo najbardziej unlucky to by było, jakby się zrespiło nie tu, tylko tutaj by zawinęło i gdzieś tutaj. Chociaż z reguły wtedy, jak tu jesteś, to widzisz przez ścianę, że coś tu jest, możesz tepnąć i jest. Także no, tak to wygląda. Jeśli chcecie zwiększyć szansę na to, że szybciej traficie do wyjścia, hrabini, lewa strona od wyjścia z pierwszego pokoju, kazamaty, poziom drugi, prawa strona, no i powiedziałem kazamaty, miałem na myśli katakumby. No a kazamaty, lewa, tak jak hrabini, czyli
Krabini lewo, a Daryl prawo, no i Mephisto lewo. Dobra, od razu pójdę do tego Mephista, może coś tu poleci na koszmarze, mam dużo MF-a, czyli znajdowania magicznych przedmiotów, a raczej szansy na to, więc go potraktuję tutaj kilkoma kulami po brodzie lodowymi. Może jeszcze ścianę mu postawię. No i patrzcie, nic nie poleciało ciekawego, nic ciekawego. Ale takie itemki też warto ogólnie zbierać, bo można je sprzedawać za złoto, a za to złoto można później hazardować albo po prostu to złoto mieć jak walisz mogiłę, żeby sobie odkupować merca, poty, co jest bardzo drogie potem. Dobra, nie będę przedłużał. Mam nadzieję, że komuś to pomoże. Jeśli chcecie pooglądać Diablo, zapraszam na streamki. Bardzo chętnie porobię też poradniki do różnych buildów, do postaci, do tego jak rozpocząć nowy sezon rankingowy i najszybciej się dorobić fortuny. No i myślę, że Diablo się w miarę wkomponuje w to, co ostatnio mi się podoba, bo tutaj też można nawet zarobić. Dobra. Trzymajcie się ciepło, zostawiajcie suta i pozdrawiam serdecznie.